Jeśli mam być szczery, pierwszy raz widzę na złomie piłę do tartaku. No, raczej chyba samoróbka. Na 90%, ale znawcą pił do tartaku to ja. No nie jestem za bardzo. Nie, no na pewno samoróbka. Tu pewnie się osadzenie. Tak, tu pewnie osadzenie. Trzy paski. Kawał tarczy. No i potem się... To był chyba maszt? Tak mi się wydaje. No i potem tu fruwa. Także fajny patent. Fajny. Mi się podoba. Cześć i witajcie w kolejnym złomowym odcinku. Tiku. Oj, mogę najpierw chyba w sumie przejść ten złom. Czy coś tu ciekawego jest? Bo w sumie to już jest mój drugi złom. Drugi złom. I wszyscy się wysprzedają. Wiadomo, cena na hucie zaczyna iść w dół, więc to tak naprawdę jest biznes. To będzie jakiś rejestrator do monitoringu. To zaraz zerkniemy na to. Chyba tylko na to, z tego co widzę. Otworam sobie tą szafę. Rejestrator. Stary, bo stary, ale przemysłówka. Plus switch TP-Linka. Także fajnie. Tu jeszcze przedłużacz. Prawie nowy. Szafa też nie najstarsza. Może jakieś papierki znajdziemy. A, może nie. No, także fajnie. Kabelki sobie też można wziąć. Elegancko, dobra, wykręcam te rejestratory. Leć płaski ogień. Elegancko. Co ciekawsze, wybebeszone. Resztę już zostawiamy. Szefa też w sumie fajna, ale nie moje klimaty. Także jeszcze sobie zerkniemy tam na grubym. A to jest chyba jakiś Mercedesik, tak mi się wydaje. No, stary, duży Mercedesik. No i tyle w sumie. Jeszcze dwa słomy przede mną, także... Także może jeszcze coś trafimy. No, dobra, lecimy. Ale napolowałem skarbów. Dwa imadła. Brakuje tu tych tylko wsówek. W jednym, w drugim. Znaczy, podejrzewam, że te wsówki gdzieś tu są. Ale gdzie? Przegrzebałem już tu wszystko trochę. I nie mogę tego cholera znaleźć. No, brakuje zasuwek, a w tym dużym jeszcze brakuje tutaj nakrętki. I podejrzewam, że ona gdzieś tu też jest. Więc też ją muszę znaleźć, bo akurat ona to by się bardziej przydała niż te wsówki, zasuwki. Bo tam to można zrobić z podkładki nawet. No muszę to tu jeszcze przegrzebać. Najbardziej śmieszne będzie, jeśli ja tego nie znajdę, a później montując ten filmik się okaże, że leży i się na mnie patrzy. To też tak może być. No nic, nie będę was zanudzał tymi poszukiwaniami. Widzimy się przy następnych szanciorach. Kolejny złom. Nówki. Nówki wieszaki na półki. Żal. O! Ten był leżak magazynowy. Leżak magazynowy, tak to? A to jest nowe. Nie, no niewiarygodne.
Mów kino. Coś wyzbieram, bo aż żal. Aż żal. Dobrobyt. Tam też coś ciekawego, to zaraz będziemy oglądać. Dobrobyt. Jak to tak ustawiałem, to sobie tak zobaczyłem. Nowoczesność i jednak troszkę starsza epoka. Ale po kolei. Dwa i Madełka. To będzie 125. Ten będzie 150. Może być. To jest kompletne. Całe. Tylko troszkę leżało. Bo aż nawet nie chce się to ruszyć. Znaczy bardzo dużo siły też nie używałem. Nie używałem żadnej chemii, żadnego oleju, więc podejrzewam, że nawet jakbym to zwykłym olejem tutaj ładnie zalał, to by to drgnęło, ale spód jest cały. Najważniejsze, niepopękane, stare, polskie, solidne. Drugie imadełko. Czekajcie, tu brakowało. Jak to było? A dobra, tu jeszcze brakowało tego pierścienia. I tutaj tak samo brakowało tego pierścienia. Tutaj. Czekajcie, postaram się nie hałasować, więc delikatnie odkładam. I żeby też nie pękł. Tutaj od dołu jeszcze brakuje tej nakrętki, tej długiej, ale widziałem ostatnio na jakimś złomie, właśnie było pęknięte takie imadło. Tutaj było pęknięte. Jakoś tak. I była ta nakrętka. Więc wezmę sobie tą nakrętkę. Skompletuje się. A naprawdę, no, kawał imadła. To jeszcze moja ręka. A to imadło. No. Solidny sprzęt. Fajnie jeszcze chłopak mi policzył. Chłopak. Kolega. Szefu właściciel, a nie kolega, a nie chłopak. Fajnie mi policzył. Policzył po 3,50. Także jestem bardzo zadowolony. Ile to ważyło? 51 kg? Nie chcę was nakłamać, ale... Tak, chyba tak. 51 kg. Zresztą to jest spoko. No i ta druga część... razem. Tak. Z tym, bo to było na jednym złomie. Przełącznik, switch, TP-Linka, on jest naprawdę niezarządzalny, jest stały, więc, ale on sobie dynamicznie przydziela internet, bardzo fajne sprzęty, praktycznie bezawaryjne, jeśli mam być 4, nie znam, żeby się komuś akurat te TP-Linki wykrzaczyły, pancerne sprzęty, jeszcze z kablami wziąłem, te kable to nic nie ważą, a kupować później to już nie są takie, chociaż one też są drogie, nie przesadzajmy znowu. No i to jest taka dla mnie samego troszkę ciekawostka, ten rejestrator. Co najciekawsze do tego rejestratora, są na necie PDF-y. Można sobie go poustawiać, nawet do niektórych był pilot, ja niestety pilota nie znalazłem. Co mogę o nim powiedzieć? Rejestrator przemysłowy. On chyba był do... Ile kamer ten był? Do 8? Zaraz zobaczymy. Tak, do 8 kamer. Coś wam mogę o nim jeszcze powiedzieć? No nie za wiele. Jeszcze go nie testowałem. Próba to wszystko na starych kamerach analogowych. Ale działa, więc... Jak coś działa, to niekiedy... Nie ma sensu ruszać. Też nie sprawdzałem. Może być nim dysk twardy, ale nie musi. Niektórzy wsadzali, inni nie wsadzali. Nagrywarka jest, ale nagrywarki chyba wszystkie miały. Znaczy te rejestraty wszystkie miały nagrywarki. No i co? Będziemy robić monitoring. Tak mi się wydaje. Znaczy jestem prawie pewny. No cóż, taki miszmasz. Przełącznik, rejestrator i madła. Ale fajnie, nie można co narzekać. Jeszcze teraz słoneczko wyszło, świeci. Puh. Elegancko jest, elegancko. 51 kg, po 3,50. Według mnie warto. Cóż, nie przedłużam już. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.